Cześć, tutaj Mateusz Wysocki ze sklepu perkusyjnego MW Vintage z Wągrowca. Witam Was w mojej pracowni w Wągrowcu. Dzisiejszy odcinek podcastu Potrzymaj Mi Pałkę Solo będzie takim odcinkiem chwalącym, polecającym polski produkt, polskiego wykonawcy może usługi, jeśli tak mogę nazwać, polskiego producenta, czyli Custom Drumheads. Custom Drumheads które jest prowadzone przez portal Bidyt. U nich zamawiacie taką usługę i oni ją wykonują, tudzież komuś zlecają. W to nie wnikam, to jest ich prywatna już rzecz. Słuchajcie, y jakieś trzy lata temu otrzymałem od portalu Bidyt bon urodzinowy, ponieważ wtedy miałem urodziny, na wykonanie właśnie takiej grafiki. Trochę czasu zajęło, Natomiast no, wiedziałem od początku co na niej będzie. Jest na niej mój ukochany, niestety już świętej pamięci, jeśli mogę tak powiedzieć o zwierzaku. Myślę, że mogę. Pies żelek. Część z was pewnie go kojarzy jeszcze ze sklepu Avant Drampshop, gdzie przez 10 lat sprzedaw obęty razem ze mną. Żelek już niestety od zeszłej jesieni jest pochowany tutaj niedaleko pod drzewem. To drzewo widzicie na różnych moich zdjęciach, wykonanych tutaj z tyłu domu. I powiem tak. Yy, troszeczkę mi przykro, że jakby zaplanowałem już taki naciąg za, jeszcze za czasów jego życia, ale już miałem świadomość, jak to się skończy. Każdy z was, który miał po prostu już 15-letniego, czy, czy długo, że tak powiem, żyjącego psa, starego psa, yy, wiedział czy wie, że koniec jest taki, a nie inny. Dlatego tą sesję zdjęciową zaplanowałem już wcześniej, wykonałem te zdjęcia sam. Oczywiście, potem jest nałożony filtr jakiś i tak dalej. To zdjęcie jest jeszcze obrobione, ale wyszło moim zdaniem super. Taki jesienny klimat, o który mi chodziło. Tak to wygląda z tyłu. Będzie też trochę przebitek, oczywiście. Także sobie zobaczycie ten naciąg i jakość wykonania custom drumheads. No, na zbliżeniach. Co mi się podoba to to, że elementy tej grafiki wchodzą tutaj na ten łuk, na ten brzeg łączący membranę z, z obejmą tą aluminiową. Super to wygląda, wiecie, to nie wygląda wtedy jak naklejona, po prostu okrągła naklejka, tylko daje efekt 3D. Jak zakładasz na bęben, wygląda to, jakby po prostu ten naciąg był integralną częścią całego zestawu, ponieważ część grafiki wchodzi też w głąb, tak jak tu jest w przypadku konarów drzew, gałęzi, także to jest coś super, naprawdę, odnośnie samej jakości, wiecie, rozdzielczości i tak dalej, to jest no, najwyższa jakość, po prostu, ja nigdy nie miałem tak, takiej, takiej membrany, także ciężko mi się wypowiedzieć, nie miałem też, nie wiem, innego producenta, ale raczej nie ma ich zbyt wielu, natomiast to jest high-end całkowity, super to wygląda, super odwzorowanie w ogóle barw, Tutaj miałem projekt 3000, mniej więcej na 3000 pikseli, i z takiego projektu taki naciąg 22 wyszedł super, bez żadnych właśnie pikselozy, bez żadnych zakłamań, jest wszystko czyste, gładkie krawędzie. Super! Co mogę powiedzieć? No, bardzo jestem zadowolony, trochę to zajęło, ale na szczęście udało się dokładnie tak, jak chciałem. Tutaj już membrana ma wycięty otwór i zabezpieczenie Gibraltara. Taki podhall. Ponieważ ja używam naciągów frontowych właśnie z otworem, na zbliżeniach jeszcze go nie było. Może troszeczkę ten otwór popsuł całość, no ale grafika jest, zawsze można powtórzyć to na innym naciągu już pełnym. Natomiast ja nie używam pełnych, tak jak powiedziałem. Zastosowałem tutaj membranę Rimo Power Stroke 3 Smooth White, czyli pojedyncza z kołnierzem, klasyczny Power Stroke, ale biały, gładki, śliski. Dlaczego? Dlatego, że ten naciąg bardzo lubię. On jest idealny do wszelkich naklejek. Chcecie mieć logo kapeli, czy logo producenta, bo macie bębny vintage i takiego naciągu nie można kupić oryginalnego. Czy cokolwiek, to Smooth White, ten śliski jest najlepszy. Świetnie przyjmuje wszelkie naklejki. Potem świetnie też te naklejki można odkleić, wyczyścić, ślad po kleju i naprawdę naciąg jest tak nowy. Bardzo lubię tą membranę. Miałem taką, jeszcze kupioną kiedyś, z myłem logo. I wysłałem chłopakom, także jest zrobione właśnie na niej. Co mogę powiedzieć więcej? No wyszło to super. Ze swojej strony dodam, że jak zdecydujecie się na zamówienie takiego naciągu, czyli czegoś, co będzie, wiecie, z przodu bębna, no po prostu, pewnie zawsze albo na, na dłuższy czas. Yy, ja wiem, przynajmniej na długość działania kapeli, a może chcecie jakiś swój właśnie projekt, tak jak ja, niezwiązany w ogóle z działalnością muzyczną, to taki naciąg będzie z Wami zawsze. On się nie niszczy, no może się jakoś porysować, czy delikatnie gdzieś wgnieść, ale jeśli zabezpieczycie otwór i szanujecie centralę, to ten naciąg będzie ściągany, będzie zakładany do innych bębnów, do takich, smaki, będzie z Wami zawsze. Dlatego nie żałujcie na samej membranie. Naprawdę, kupcie porządny naciąg, droższy z kołnierzem tłumiącym, taki typowe rezo, porządne i na nim zlećcie nadruk i to będzie Wam służyło latami. Z tego co wiem, można też drukować na Coated Membranach, na, na wszystkich typach, jakie są. Wiadomo, jeśli naciąg jest przezroczysty, to musicie też zadbać o to, żeby w projekcie było jakieś tło, tak, żeby nie, nie okazało się, że po prostu będzie nadruk, a, a tłem będzie ten przezroczysty naciąg, bo to może nie do końca o to chodzić. Także ja tu zrobiłem po prostu, że to jest wszystko białe, to tło za tymi drzewami i to się dobrze komponuje z białym naciągiem. Tak wygląda z tyłu, jest kołnierz tłumiący. Wygląda to fantastycznie, jesienne barwy, niedługo jesień, więc idealnie pasuje. Czekam tylko na jakiś taki wyjątkowy set, żeby tą membranę założyć. Polecam Custom Drumheads, piszcie do nich, dzwoncie, ile kosztuje, nie wiem. Dostałem to w prezencie jako bon, kupę lat temu, ale w końcu, go, w końcu mam ten naciąg, w końcu się zdecydowałem, żebym go wysłać. zdecydowałem się, co chcę, yy, no i w związku z tym, że, że temat membrany już odszedł ode mnie, no to był najwyższy czas. Dziękuję, polecam, Custom Drumheads, trzymajcie się, pa!